Laudetur, laudetur. Proszę Państwa, znakomity humor wprawił mnie opis homoseksualnej orgii na plebanii. To bodajże Dobrota Górnicza, parafia, nie pamiętam, Marii Janieckiej czy coś takiego. I dlatego ogłaszam tu z producentem nową akcję. Murem za polską sutanną. Precz z przeniewiercami, precz z oszczercami, którzy pływają na kościół. Jedyną w końcu, jak powiedział, największy, najbardziej szczerbaty ze wszystkich wodów. Postoje wartości, może tu jest tylko nihilizm. Murem za polską sutanną. Wszyscy posłowie PiSu mają zjawić się w Sejmie, tak jak dziś posłanki przyszły w mundurach, w sutannach, pod którymi, uwaga, uwaga, będą mieli tylko jockstrapy. Wyobraźcie sobie opadającą drzwiową Bumińskiego sutannę, mówiąc, że krągła ulica po środku w jockstrapach. A dlaczego? Dlaczego tak krągła? Dobrowa Górnicza. 3 dni temu, proszę Państwa. Interwencja ratowników. Księża nie chcą puścić ratowników, przyjeżdża policja, wyłamuje drzwi, wchodzi do środka. Co widzi? Między księdzem Tomaszem a innym księdzem wyciągnięte ciało sexworkera, czy też pracownika sexworkera, jak to pisali w Onecie, bo co? 24 do rzeczy pisali męski prostytutki. Także tutaj jakby światopogląd też ma. Księża ci zamówili sobie chłopczyka, takiego eskorta właśnie. Co prawda, portal internetowy nie podobało, czy ten już wyraził zgodę na to, że będzie być z wieloma osobami, ale nie zawracajmy sobie tym głowy. Wszyscy brali bardzo silne środki na potencję, gość omdlał im na koniec i bali się, czy nie chcieli wezwać ratowników. Na końcu dopiero policja poinformowana umożliwiła wejście ratowników. Teraz chyba trwa dochodzenie w sprawie narażenia innej osoby na ciężki uszczerbek na zdrowiu lub śmierć, bo chłopak im omdlał. Bo moim zdaniem, słuchajcie, to był tak. Tutaj wyobraźcie sobie księdza Tomasza, który podaje piłkę na seksworkerowi. Drugi świeży intensywnie go rimuje. Znaczy seksworkera, nie księdza Tomasza. Nie mogę tego pokazać, bo Michał twierdzi, że wywalili na mnie ten filmik, że mnie pokazywał. Jak się robi minę. I teraz tak, pod wpływem popęsza, to on pościł uśmiecha. I Michał znalazł się jak twarzy drugiego księdza. I to mnie to wkurwiło. Teraz mnie wyzwali ratowników, kiedy tam ten omdlał od nadmiaru azotynu amylu. Jak do mnie mam rozszerzenia naczyń, nie tylko w prądzie, ale też w mózgu i omdlenia następczego. Ja wam teraz powiem tak. Ci wszyscy, którzy śmieją się, plują na to, a przypomnę 2 miesiące czy 3 miesiące wcześniej w Sosnowcu, inny ksiądz, 40-letni, kilkanaście messerschtichem, ciosów nożem, zabił gdzieś na Gracy Środowie 20-letniego, czyli to do tej pory nie jest znane. W końcu i sam rzucił się pod chłopotkę pociągu do Marokka. Proszę Państwa, pogrom. Lugawi oszczercy będą mówić o oddawaniu się przez ludzkość o rój, poruch swój, tak, a może to było tak, że po prostu księża ci, angażując seksworkera czy męską prostytutkę, to już jak kto woli, chcieli uchronić innych od grzechu, wziąć, tak jak ten ksiądz, który zabił paroku w Matce Joannie od aniołów, wziąć od nim grzechu na siebie. Nasze dusze niech płoną, ale dusze innych, być może gdzieś prawiczków, nie zostaną oszczędzone. A ja też widzę, że być może jest to z kolei reklama seminarium. Słuchajcie, do krakowskiego, Gnieźnieński zamknięty, nikt już nie idzie. Do krakowskiego jedna osoba zgłosiła się w naborze lipcowym, no i kilka wrześniowiców uratowało sprawę. U nas nie tylko będzie klepanie paciorków, Biblia, nudne wstawanie o piątej. Mamy pełne wybór. Viagra, Jochimbina, Popersy, proszę, tu leżą jockstrapy. Zabawimy się na plebanii, zabawimy się rzekowo. A teraz spójrzcie, jeśli ktoś myśli, że te władze dominikane, jak pamiętam, zidentyfikowały, czy to księdza Gila, czy Wesołowskiego, też bardzo fajne osoby, poprzez zdjęcie, w którym widać było z jednej strony portret i odpływane ściany, a z drugiej leżące w rybolcie jockstrapy na jakiejś komodzie. Także, proszę Państwa, na koniec, ale wyobraźcie sobie, w środku seksworker, turing, tu po prostu to zwieracie później, przepraszam, murem za polską sutanną. Powtarzam jeszcze raz, murem za polską sutanną. Trzymajmy ręce, bo za posłów PiS, a akcja się udała. Rano.